Cyberpunk 2077. Widmo wolności. Wjeżdżamy do Docktown. Oj. Do doktora uciekła, tak? No moje auto! Kurde! Zarysowali mi. Patrzcie, jak pięknie. A ty co? Ciężarówka jesteś? Chodzi się wodnikiem. Co, ty do mnie? A, bo nie tu tylko ciężarówki. Ej, palacie na chodnik. Dobra, dobra. Będę powtarzać. Panie władno, okej. To idziemy sobie do doktora. Zajrzyj się. Na macę. Jaka przeprawa. Co zawsze, budła po wszczepach ze tatechu do przypakowania.
Och, ten dumny pies. Jeden moment, bo się skupić nie mogę, te psy tu szczekają i drapią w drzwi. To tam jest gdzieś jeszcze jedna, ta? A, tutaj. Ścieżka królów. Kurczę. Możesz się już odpierdolić? Chyba to odnaleźć. Wow. Nie umieraj, bij! Co jest, jakby... Jakby ktoś mi wkręca głowę i mogło... Wszystko będzie dobrze. Oddychaj. Powtórz jakąś mantrę, policz do 10. Cokolwiek, co pomoże ci się uspokoić. Twój system nerwowy nie wytrzymał. Kołatanie serca, zimny pot. Zaraz przejdzie. Co ty mi robisz? To jakaś pułapka? Przeciwnie. Twoja szansa. Wiem, że nosisz w głowie tkającą bombę. Gdybym mogła ją rozbroić już teraz, zrobiłabym to. Ale zaraz poczujesz się lepiej. Wi, coś tu nie gra. Ona chyba... Majstruje przy reliku. Kurwa. Możesz ty. Masz rację, John. Ona go... Spierdala. Kiedy obydwoje zajmują protokół wilczyku, Wi może doznać wstrząsu. Tak jak przed chwilą. Muszę cię odciąć. Dla waszego bezpieczeństwa. Wow. Oż ty. Wygłuszyłam go na trochę. Słyszy cię, chociaż nie może odpowiedzieć. Chyba zaczynam rozumieć. Musisz być netranerką. I to nie zło. Masz mnie. Łączę się z tobą przez protokół kognitywny relika. Widzę i słyszę to, co ty.
znajduje się na pokładzie Space Force One. Jest ze mną Rosalind Myers, prezydentka Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki. O! Kurde! Ja pierdolę, prezydentka. Ty nie żartujesz? Nie, nie żartuję. Nasz samolot został zhakowany i obrał kurs na Night City. Wkrótce czeka nas przymusowe lądowanie w Dogtown. Mamy zagłuszoną komunikację. Nie miałam innej opcji niż relik. W tej chwili jesteś naszym jedynym kontaktem na Ziemi. Naprawdę jest z tobą Rosalind Myers? Prezydentka NUSA? Siedzi tuż obok mnie. Już wie o sytuacji. I czeka na twoje tak. Samolot został zhakowany, tak? I nie możesz obejść blokady? Mogłabym. Potrzebowałabym 24 godzin, odpowiednich warunków i morza kawy. Nie mam żadnej z tych rzeczy. Jak mogę wam pomóc? I ile mamy czasu? Za mało, żeby uniknąć lądowania w Dogtown. Wystarczająco, żeby zminimalizować straty. Tu wchodzisz ty, Vi. Życie prezydentki jest najważniejsze. Przetrwa lądowanie, ale nie Dogtown. Wyciągniesz ją z samolotu, zanim zrobi to ktokolwiek inny. Ktokolwiek inny? Kogo się tam spodziewasz? Kurt Hansen, przywódca Dogtown. Ma 1000 powodów, dla których chciałby mieć Myers jako zakładniczkę. W pojedynkę nie przejąłby kontroli nad samolotem. A to znaczy, że ma wtykę w Waszyngtonie. Ale to problem na później. Coś za coś, Songbird. Czas na konkrety. Namiastkę moich możliwości właśnie widziałeś. Potrafię cię wyleczyć. Trwale. Nawet nie wiesz, jak bardzo chciałbym ci wierzyć. Wiem, Vi. Jesteś przyparty do muru. Dobrze znam to uczucie. No to czas na zaliczkę. Masz na reliku sporo uszkodzonych danych. Usunę je i zrobię miejsce na coś, co się bardziej przyda. Oho! To znaczy? Bojowe oprogramowanie Mildechu. Zobaczysz. To cacko. Odblokowano nowe drzewko atutów. Drzewko atutów relika zostało odblokowane. Teraz możesz rozwijać umiejętności, jakie oferujesz, żeby to żeby zarobić. Musisz zdobyć więcej punktów atutów relika, korzystając z przenośnych terminali danych Militechu rozsianych pod Dogtown. Najbliższy przenośny terminal pokaże ci się na twojej mapie, kiedy znajdziesz się w jego pobliżu. Pobierając te z terminale dane operacyjne, zyskasz punkt atutu relika. Zebrane punkty możesz następnie zainwestować w drzewku. Kurczę, fajne. No to kontynuuj. Konkretny soft. Aha. Dzięki. Dzięki. Chyba. Potrzebuję cię w najlepszej możliwej formie. To oprogramowanie można ulepszyć. Jak zdobędziesz dane, którymi nie nakarmisz, to nauczy się nowych rzeczy. Potrzebujesz analiz bojowych, zapisów walk albo starych akcji. Znajdziesz je w Dogtown. Najpierw muszę się tam dostać. Główna brama odpada. Nie masz przepustki. A ja nie zdążę ci przygotować fałszywki. Wejdziesz od zaplecza. Najlepiej po cichu. Nie chcemy, żeby ktokolwiek cię widział. Bardzo nie chcemy. No dobra. To prowadź. Będę przy tobie. Na tyle, na ile mogę.
to idziemy. Widzisz budynek za ogrodzeniem? Kiedyś korzystali z niego przymocnicy. Dziś zrobisz to ty. Spróbuj się przekraść albo odwróć uwagę strażników. Dzięki temu będę mogła ci pomóc. Wow! Gdzieś tutaj będzie zejście na niższy poziom. Poszukaj. Będzie w tej skrzynce. No, chyba tu jest. Taka obluzowana ta. Będziesz mógł tam włączyć zasilanie. Kurczę, super. To wygląda. Chyba coś jest. O, przepraszam, imię sączenie jako oczyszczone. Tu nic nie ma.
obudziło. Która z sieci aktywnych w Dogtown ma połączenie z tą infrastrukturą i zainstaluje furtkę. Okej. Gotowe. Dostań się na platformę. Stamtąd zaprowadzę cię do garażu. Okej. Dogtown! No to jesteśmy. Wybacz, że pytam wprost, ale to mnie ciekawi. Czemu porwałeś się na akcję w Konwentu Plaza? Miałem kumpla. Pracowaliśmy razem. Ta robota była dla niego ważna, a on... Był ważny dla ciebie. Nie wyszedł z tego. Nie. Taka terenowa. Zobaczymy, co tam jest. O, jakiś sprzęcior.
zobaczymy, jak wygląda mapka. Aha, mapka tak wygląda. Powiem wam, że ciekawie się to zapowiada ten dodatek. Świetny jest. Wow! Żeby się wystraszył. Jesteś cały? O, kurde. Chyba. Aha. No to od nowa idziemy. Ale to już w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie i subskrybujcie mój kanał.